Abyś dzień święty święcił! Liturgia dzisiejszej niedzieli poprzez ewangeliczne opowiadanie o uczniach zmierzających do Emaus ukazuje prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Tę przewodnią myśl można jednak ukazać w szerszym kontekście. Ujmując także wypowiedzianą przez kapłana na początku Eucharystii modlitwę zwaną kolektą, która brzmi Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, by ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci bożych z upnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Spójrzmy więc na całość dzisiejszej liturgii w kluczu odzyskania. Odzyskania godności, wiary i entuzjazmu. Co to znaczy odzyskać godność? Czymże jest oba odzyskana godność, o której słyszeliśmy na początku Mszy Świętej, i została ona nam przywrócona? Wyjaśnienie jest podwójne. Zabiera się w pouczeniu Świętego Piotra, znajdujące się w obu czytaniach Mszalnych. W drugim czytaniu, które jest fragmentem pierwszego listu Świętego Piotra, apostoł pisze, Wiecie bowiem, że z waszego dziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią baranka niepokalanego i bezkazy. Słowa świętego Piotra z dzisiejszego pierwszego czytania z dziejów apostolskich mocno to podkreślają. Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. A co znaczy odzyskana wiara? Początek fragmentu dzisiejszej Ewangelii przedstawia pogrążonych w zwątpieniu uczniów, którzy opuszczają Jerozolimę w przekonaniu, iż Chrystus umarł i na tym zakończyła się historia jego życia. Często określa się wiarę jako zdolność dostrzegania rzeczy takimi, jakimi są. Dlatego też słyszymy w opisie tego wydarzenia, że oczy ich były niejako na uwięzi, nie widzieli Jezusa, który szedł wraz z nimi. Dopiero wspólna wieczerza, łamanie chleba, obudziło w nich uśpioną wiarę, otworzyło oczy naprawdę na rzeczywistość taką, jaką ona jest. Zaczęli więc patrzeć oczyma wiary. Dostrzegać świat oczyma Boga, dlatego też nie potrzebowali go fizycznie widzieć, jak usiłował to uczynić święty Tomasz, ponieważ wierzyli: Wizerunek uczniów po spotkaniu z Jezusem na łamaniu chleba różni się od tego, który ukazany został w ich ucieczce z Jerozolimy. Nie są już zalęknieni, przygnębieni. Lecz z entuzjazmem powracają do tego miasta, aby mówić o Jezusie, kiedy z martwych stał, stają się głosicielami Ewangelii. Kiedy wczytujemy się w dzisiejszą liturgię Słowa w kluczu trzech wartości, które możemy odzyskać: godności, wiary i entuzjazmu, powinniśmy próbować odnaleźć się wśród adresatów, którym Bóg oferuje przyjęcie tych trzech bardzo ważnych elementów dla życia człowieka. Pierwszy z nich odzyskana godność jest wyłącznym dziełem samego Boga, dzięki któremu odzyskaliśmy godność dzieci bożych i zostaliśmy zaproszeni do komunii z Nim. Drugi, a więc odzyskana wiara, współtworzymy, ożywiając sobie na Eucharystii mocą łaski Bożej naszą wiarę. Trzeci zaś jest niejako rezultatem dwóch poprzednich, odzyskany entuzjazm. Pokonajmy więc wszelkie zniechęcenie, które może pojawić się w drodze na spotkanie z Chrystusem, w drodze do naszego Emaus, gdzie możemy rozpoznać Pana, w drodze do Kościoła, gdzie celebrowana jest Eucharystia, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Bo przecież. Chodzi o odzyskanie godności, odzyskanie wiary i o odzyskanie entuzjazmu w wyznawaniu naszej wiary.